Just look up in the December night. Dzień dobry. Ale napadało śniegu, słuchajcie. Śnieg już od jakiegoś czasu u nas jest, tak powiedzmy od półtora tygodnia. Ale dzisiaj zadowaliło śniegu w nocy. Łopaty w ruch, moje dziecko, słuchajcie, odśnieża. Od rana z moim mężem, oczywiście on się cieszy, że może sobie poodśnieżać, ale wpadł na pomysł, żeby mu kupić taką mniejszą łopatę do odśnieżania, chociaż słuchajcie, on chce odśnieżać tą dużą. Jak ja mu mówię, że kupię mu mniejszą, to nie. On chce kupić sobie, ale taką dużą drugą. W każdym razie pokażę Wam, ile jest śniegu. Moje dziecko sobie chodzi. Czujecie to? To wszystko było dzisiaj tutaj wszędzie. No i nie dałoby się przejść. Także chłopaki pracują. Dobra, a tutaj szybka historia tych sanek. W tamtym roku kupiłam te sanki w lecie. No i kupiłam te sanki w mega cenie, naprawdę w świetnej cenie, dlatego że właśnie w lecie. Ja też często Wam mówię, żeby takie rzeczy kupować w lecie, a nie wtedy, kiedy jest sezon na sanki, albo na emu, albo na cokolwiek innego. Słuchajcie, Oliver w nich nie chce jeździć. I on nie chce jeździć w nich w ogóle. Ja po prostu nie wiem, o co chodzi. On mówi, że on może ciągnąć te sanki i tak jakby problem jest w tym, że on nie chce wsiąść do środka. Ogólnie te sanki są czadowe, dlatego że no z tyłu mają kółeczka. Ogólnie mogę zdjąć też ten pokrowiec, bo to jest pokrowiec. Słuchajcie, tutaj ma mega wygodne siedzenie. Ja go zapinam i na przykład, nie wiem, na jakiś kulik czy coś. A tutaj mam normalnie jak w wózku daszek, więc no szkoda, że on nie chce w tym jeździć, bo ja naprawdę bym go wzięła i byśmy sobie pobiegali nawet gdzieś. No ale no póki co, no to woli je po prostu ciągnąć, więc no może jeszcze uda mi się go namówić. Ja rutyna, wyjmę sobie tylko szklankę, bo czy mam tu jakąś taką szklankę, żeby sobie rozrobić kolagen? A powinnam mieć. Chciałabym troszkę większą. Może być ten kubeczek bez problemu. Pisałyście mi, czy cały czas stosuję kolagen. Słuchajcie, tak, oczywiście, że tak. Jak ja o nim nie mówię, to nie znaczy, że go nie stosuję, dlatego że ja nawet, widzicie, zabieram go ze sobą wszędzie i kupiłam 3 prezenty pod choinkę właśnie w postaci tego kolagenu i też w postaci jednego immuno dla jednej osoby, która no, potrzebuje wzmocnić swoją odporność. Ale powiem Wam, że na przykład jeżeli nie macie pomysłu na prezent, to ja uważam, że to jest zawsze fajna alternatywa dla, nie wiem, standardowych piżam, kubków, skarpet, bokserek. Choć nie mówię, bo to są spoko prezenty jakby dla każdego coś innego, ale naprawdę dla mnie to jest złoto i mało tego, zrobiłam sobie 2-tygodniową przerwę, nie dlatego, że nie miałam tego kolagenu, bo sobie go akurat zamówiłam miesiąc temu, tylko dlatego, że miałam bardzo intensywny czas w pracy. I słuchajcie, od razu gdzieś tam widzę po mojej buzi, że ona potrzebuje tego nawodnienia od środka. Także bardzo, bardzo. Tutaj macie wszystko, co się w nim znajduje i też w odpowiednich dawkach, jak to ma się do jednej saszetki? O, właśnie o to chciałam Wam powiedzieć. When we're caught in the Christmas rush, it's so easy to lose touch with the true meaning of things and what we... Szybciutko zawartość kalendarza z ostatnich 4 dni. I otworzyło to moje dziecko, a miałam ogromną zaległość w okienkach, więc pokażę Wam, co było w ostatnich 4 dniach tego Vlogmasa. Ja już nie pamiętam, co było w którym, no ale pokażę Wam mniej więcej, co jest w tym kalendarzu. Tutaj była maseczka z witaminą C, to się zawsze przyda. Tutaj żel pod prysznic grejpfrutowy, bardzo ładny jest zapach tego różowego grejpfruta. Tutaj mamy mydełko i nigdy nie miałam mydła z The Body Shop, przynajmniej sobie nie przypominam, ale zobaczymy, jak się sprawdzi. A tutaj mamy masełko z awokado, no i ono jest to takie, tak? To jest masełko? Scrub, okej, dobra, czyli to jest scrub. Paznokcie już świąteczne, byłam wczoraj w Rzeszowie, kochani moi, szybko na paznokciach, tak jak jestem ostatnio w wielkim niedoczasie, tak cudownie mi dziewczyna zrobiła paznokcie, technika po prostu taką, jaką kocham, czyli wychodzimy, a za 2 tygodnie dopiero jest odrost, bo powiem Wam szczerze, że byłam kiedyś na paznokciach w Lublinie i wyszłam z takimi paznokciami, jakie bym miała po 2 tygodniach, wiecie, o co mi chodzi, więc
No, technika jest bardzo istotna, jak się jednak te pazurki robi, żeby dłużej te ręce świeżo wyglądały. No, w każdym razie jest peeling, a bardzo fajnie, bo będę nakładała samoopalacz, także spoko. Słuchajcie, to kolejny dzień, ale rozpakowałam walizkę i znalazłam sobie swoją marynarkę ze spodenkami takimi tweedowymi z Mojito. No i pomyślałam sobie, że to może być bardzo fajna alternatywa też jako propozycja na święta, żebyście może wybrały sobie, co najbardziej Wam się podoba i co najbardziej Wam w tym sezonie leży. I tu jest może troszkę ciemno, przeniosę Wam tutaj i pokażę, jak to się prezentuje wszystko. Mamy taką marynarkę, zaraz ją na siebie nałożę. I ten komplet jest naprawdę w bardzo fajnej cenie. Ja mam rozmiar 34 i dobrze, że poszłam zmierzyć w sklepie, bo miałam już zamawiać 36. Mówię, przecież ja jestem taką standardową S-ką. Raczej nie jestem XS-ką. A poszłam do sklepu i zobaczyłam ten komplet na witrynie. Mówię, okej, zmierzę. Nie było nawet dużo ludzi, więc chwilę postałam w przymierzalni z dwie osoby, może było przede mną. No i założyłam i myślę sobie, what? Serio, mam 34, więc ta rozmiarówka jest troszeczkę inna. Ja bym powiedziała, że to jest takie 36 to 34. No ale oczywiście w zależności od tego, co Wam się podoba. Do tego mamy takie czarne spodenki tweedowe i powiem Wam, że ten komplet wygląda jak Sandro albo jak jakieś marze, więc bardzo ładny, bardzo myślę efektowny na jakieś Christmas party albo na Wigilię, na święta, pierwszy, drugi dzień, na imprezkę, na Sylwestra nie wiem, chociaż też mogłabym w tym pójść. Jednak jeżeli bym się zdecydowała na ten komplet na Sylwestra, to chyba bym dorzuciła jakieś dodatki typu bling bling, jakieś mega mocne kolczyki, buty i torebkę. Więc tak, może jak najbardziej, faktycznie, ale zaraz Wam pokażę, wskoczę. Link zostawię Wam na dole, bo komplet jest naprawdę super cenie, więc myślę, może chcecie w tym roku pójść w klasykę, a to jest coś uniwersalnego, co na pewno nie tylko Wam się przyda w trakcie świąt, ale później, no całorocznie. Na randkę, na miasto z koleżankami, do kozaków, rajstop, na pewno super będzie wyglądać. Słuchajcie, nie wiem skąd były te rajstopy, ale od razu jak je nałożyłam na rękę, tak jak się nakłada na rękę wcześniej rajstopy, to mówię, o, jakie pściutkie te rajstopy. I to było to. I nie wiem co to jest, ale słuchajcie, ja tylko pociągnęłam ręką trochę mocniej. Co ma być? O nie, no właśnie, dlatego lepiej jakieś porządniejsze rajstopy kupić. A w ogóle to najlepiej mieć dwie pary przed świętami, bo jak coś takiego się wydarzy, to pozdro 600, idziemy bez rajstop z gołymi nogami. Dobra, próbujemy szczęścia z tymi, to są moje ostatnie, ale powiem Wam szczerze, ja naprawdę nie jestem zwolennikiem takich pasków z tyłu i chyba ich nie widziałam jak kupowałam, ale no dobra, nieważne, z przodu jest okej. Ale muszę sobie kupić na święta drugą parę awaryjną rajstop, bo właśnie ją wykorzystałam. Ale pokażę już Wam ten komplet, dlatego że uważam, jest przepiękny. Jeżeli szukacie czegoś innego, no to podejrzewam, że Was namówię, bo jest po prostu wow. I fajnie, luźno się w tym czuję, dlatego jest to wygląda jak miliony monet. Luźno się w tym czuję, tu są kieszonki i te spodnie, mimo tego, że to jest 34, naprawdę są luźne, czyli to nie są spodnie. Ja nie lubię takich prawilnych, obcisłych spodenek, gdzie opinają mi strasznie pupę, a one właśnie są luźne, więc ja się też luźno w nich czuję. Buty wybrałam te same, które właśnie miałam wcześniej, natomiast spójrzcie na tą marynarkę, bo to jest krótka marynarka i właśnie to robi w niej robotę. Oczywiście możemy sobie zostawić tak, możemy sobie gdzieś tam założyć koszulę i ją rozpiąć, możemy sobie założyć top. Ja ubrałam to jako komplet, ale taki komplet no właśnie w stylu Sandro albo Airo, więc no bardzo, bardzo mi się to podoba. Liczę, że też spodoba się Wam, bo uważam, że jak na propozycję z Mojito, to jest sztosem. Nagram Wam do światła, żebyście sobie zobaczyły, jak wygląda, dlatego że czerń bardzo ciężko ująć, już Wam to mówiłam, a żebyście zobaczyły potencjał tego kostiumu i powiem Wam szczerze, że ja mam dzisiaj urodziny przyjaciółki i zastanawiałam się, w czym pójść, ale po prostu chyba też pójdę w tym, no bo to spokojnie mogę dziś i gdzieś tam za tydzień ubrać się na święta, więc jak najbardziej jestem, no tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten komplet. I pokażę Wam marynarkę z tej perspektywy, żebyście sobie zobaczyły,
No jaka to jest struktura? To nie jest do końca tweet, ale wygląda jak tweet. Jest też opisane na stronie tweetowa marynarka. Natomiast to jest taka z takich króciutkich włókien, ale bardzo ładnie wygląda. Naprawdę bardzo ładnie, bardzo elegancko, więc jeżeli się zastanawiacie, czy coś takiego będzie fajne, to myślę, że to jest naprawdę spoko propozycja, ale też właśnie uniwersalna dla każdego. Myślę, że większość z nas będzie się czuło w tym dobrze. Tutaj też nic się nie opina. A jeżeli na przykład miałybyście ochotę, żeby ten komplet był dłuższy, no to zamówcie sobie większą tą marynarkę i na przykład rozepnijcie, bo wiem, że nie wszystkie osoby lubią, jak tutaj spodenki są z wyższym stanem obcisłe, więc jeżeli na przykład macie coś tutaj do zasłonięcia, no to koszula i rozpinacie marynarkę. A jeżeli na przykład chcecie jako komplet, to w taki sposób. Ale powiem Wam szczerze, że ja dzisiaj idę w tym na urodziny. Tylko muszę rejsopy zmienić, bo nie podobają mi się te kreski z tyłu, te. To w ogóle jest nie mój vibe, więc wolałabym zwykłe czarne, ale to gdzieś na stacji kupię po drodze. Spoko, bo jadę do Lublina właśnie, także intensywny mam ten grudzień, ale taki lubię, trzeba doceniać to, co się ma. Dobra, i pokazuję Wam się w tej marynarce może z tej strony, jak ona połyskuje, bo naprawdę jest fajna i myślę, że za taką cenę naprawdę spoko. A jeżeli chodzi o ten kolagen, bo ja sobie właśnie go zrobiłam teraz, powiem Wam szczerze, że ja testowałam sobie przez ostatni czas, powiedzmy przez ostatnie 2 lata, różne kolageny i nie chcę brać na przykład kolagenów wołowych, dlatego że one mi nie odpowiadają i ja nie widziałam takich rezultatów po nich, tak szczerze powiedziawszy, tak jak właśnie po tym, tylko sprawdźcie sobie, dlatego że tutaj macie 30 saszetek, czyli macie taką kurację na cały miesiąc i sprawdźcie sobie tylko, czy nie macie na przykład uczulenia na żaden ze składników, czy możecie witaminę C, no czy wszystko możecie sobie przyjmować, tak samo czy możecie biotynę, bo tutaj jest dosyć duża dawka tej biotyny, ale ona zawsze bardzo fajnie sprawdza się, jeżeli chodzi o włosy i na pewno one dużo szybciej rosną. Tak samo widzę to po paznokciach. Ta witamina C też wpływa na to, że ten kolagen się lepiej i szybciej wchłania i to jest kolagen rybi, więc to jest bardzo ważne, że on jest właśnie rybi. Ja na przykład osobiście widzę, że dużo bardziej odpowiada mi rybi niż jakikolwiek inny i dużo bardziej odpowiada mi to, że ten kolagen jest po prostu bardzo smaczny, bo też na przykład kiedyś kupiłam sobie taką dużą, nie saszeczkę, to było takie plastikowe opakowanie, takie, które wiecie, rozrywa się dookoła i miałam ten kolagen i był tak niedobry, słuchajcie, że ja go piłam dosłownie z zamkniętym nosem, żeby tylko mieć ten proces za sobą, a ten kolagen jest po prostu pyszny. Możecie go dolać sobie do napoju, możecie go dolać sobie do wody, oczywiście ja najbardziej zachęcam do wody. Jeżeli dolewacie do wody gazowanej, to uważajcie, dlatego że on troszeczkę będzie buzował i wypłynie Wam do góry, bo ja na przykład kiedyś zalałam go muszynianką i widziałam, jak mi po prostu gdzieś eksplodował ze szklanki, ale jest cudowny i ja cały czas, ten kod przynajmniej działał ostatnio, więc sprawdzajcie sobie, czy Brave Ave z małych działa, bo jeżeli tak, no to on wtedy dawał minus 20%, natomiast dla mnie to jest coś, co chyba najlepsze możemy podarować komuś na prezent, a zwłaszcza, że teraz gdzieś tam szukamy tych prezentów, ale dobra, tam prezenty prezentami, dla mnie, no bo do prezentownika zawsze można wrzucić ten kolagen i to jest cudowne. Tak samo powiem Wam, że z siarką organiczną, która jest tutaj w tym kolagenie. Ja miałam kiedyś tak, że kupiłam sobie siarkę taką do łykania normalnie chyba, nie pamiętam jaka to była marka, może Solgar i pamiętam, że to było bardzo ciężkie dla mojego żołądka. A siarka organiczna to jest taki związek, który jednak warto gdzieś tam włączyć do swojej diety. Już nie mówię, że w suplementacji, ale warto też na przykład zwrócić uwagę, co z wszystkich składników takich pokarmowych zawiera w sobie siarkę. Natomiast tutaj na przykład jest tak fajnie ten kolagen skomponowany, że ja tego w ogóle w żaden sposób nie odczuwam. Ani dla mojego żołądka, ani się potem też nie odbija. To też jest ważne. No bo warto o tym powiedzieć jednak, że jak suplementuje się samą siarkę, no to nie dość, że to było bardzo ciężkie wtedy w tamtych moich suplementach, bo to były akurat tabletki, no to jednak tą siarką się bardzo odbijało.
a tutaj czegoś takiego nie ma. I mamy w tej saszetce dzienne zapotrzebowanie na każdy z tych składników, czyli na tą biotynę, na kwas hialuronowy, na właśnie siarkę organiczną, na witaminę C, no i na ten kolagen rybi. Także ja od siebie, chyba to jest takie moje odkrycie ostatnich lat, że takiego roku na pewno konkretnie, ale ostatnich lat, że faktycznie warto jednak na gęstość tej skóry, na poprawie jakości włosów, skóry, paznokci sobie taki kolagen sprezentować, tym bardziej, że ja największe rezultaty widziałam po 2 tygodniach, po 3 były super, ale jednak ja mimo wszystko zalecam Wam, żebyście sobie kupiły 3-miesięczną kurację, bo jak zrobicie sobie taką 3-miesięczną kurację, no to ja wtedy widziałam takie wow, słuchajcie, ja widziałam to nawet po brzuchu, po gęstości skóry na brzuchu, gdzie ona była taka, no po ciąży, wiecie, nie mogę powiedzieć, że to był flak, ale no, no nie była taka gęsta, a widzę bardzo dużą różnicę, tak samo gdzieś tam tutaj po ramionach, więc na pewno ma to bardzo duży związek ze skórą, z jędrnością, z taką z gęstością może tej skóry, o tak bym to powiedziała. Także bardzo Wam polecam i to jest coś, co uważam warto wrzucić do swojej suplementacji, może nie tyle do suplementacji, ale takich nawyków codziennych. O, niech to będzie Wasz taki piękny nawyk, a jeżeli chcecie komuś podarować, no to sprawdźcie, czy ten mój kod cały czas działa. Myślę, że warto, dlatego, że no, ta skóra jest faktycznie taka bardziej jędrna i napięta po tym wszystkim, także cute. To jest coś, co jest takim moim must have, jeżeli chodzi o strefę beauty, no tak bym to powiedziała.